Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram i odlecieć sam w krainę zapomnienia. Moi drodzy, patrzcie, to jest moja znajoma. Hej. I to słuchajcie, moja karta rewoltowa, która zaginęła w akcji ostatnio. No oh tak. Thank you so much. Hey, what's that? Oh, oh, thank you so much. Okay. Zobaczcie, dostałem jakieś jedzenie od pana, nie wiem czy to jest. Witam serdecznie moi drodzy, Piotr Paweł Przywarski, prosto z lotniska z Bangkoku. Opuszczamy Tajlandię, szukam miejsca do spania, więc zapraszam do oglądania. Chodzę w poszukiwaniu najlepszego miejsca do spania, ponieważ mój lot jest rano i stwierdziłem, że nie ma sensu zrywać się w środku nocy i jechać taksówką na lotnisko, zatem prześpię się gdzieś tutaj, rozbiję swój śpiwór i będziemy tu spali. Moi drodzy, dobrej nocy. Widzimy się o godzinie 5:20 pod 7-11. Sorry za mój głos, ale takie jest życie. Ostatnie tajskie śniadanie w Tajlandii. Tosty, ale mam, ja pieprzę chrypę. Normalnie koniec świata. Ale mam, słuchajcie, strepsilcy, zaraz będę ładował. Proszę zdrowie, mordki kochane. No i mordki kochane, lecimy. Ten głos trzeba naprawić jeszcze, ale pomału już do przodu. Patrzcie, jaki wschód. Idealnie okrągłutki. Jesteśmy już na pokładzie. Dość duży samolot Air Asia. Są trzy rzędy. Cztery rzędy. I trzy rzędy. Jest godzina 7:50. Zaraz rano. 5 godzin 30 minut i będziemy u celu. Torba z żarciem kupiona, słuchajcie, 7-11. Chowam, odpalam filmy. No i widzimy się oczywiście na miejscu. Moi drodzy, 5,5 godziny. Nie powiem wam tak, to jedzenie jest mało ważne. Tutaj nastąpiła bardziej istotna sprawa, a mianowicie powiem wam, jak wyląduje. Zobaczcie, lecimy na Incheon, moi drodzy. Ale frajda, nowy kraj. Szybciej wariaty, bo zawrócimy. Dobra, słuchajcie, jestem już na lotnisku. Na zewnątrz 2 stopnie Celsjusza. Dobrze słyszycie, 2 stopnie. W Tajlandii było 37, jak opuszczałem Bangkok. Teraz jest 2. Tutaj w nocy jest nawet minus 10. Tak więc dobry zawodnik jestem, co? W takich ciuszkach. Tak wygląda główne lotnisko. Przychodzicie, cyk, taki skan z e-maila, no i jesteście, ale chyba z tego co widzę, muszę najpierw przedostać się chyba na w ogóle na inny terminal, żeby zrobić cały proces paszportowy, no bo wyszedłem i nikt nie sprawdził mojego paszportu, na dobrą sprawę. Tylko ta pani od QR kodu popatrzyła, ale to nie był żaden imigracyjny, więc tak to wygląda, moi drodzy, jakiś shuttle train, tak, baggage claim, czyli idziemy w dobrą stronę,
co 5 minut powinien taki jeździć. Ja pierdykam, patrzę na to. Powiem wam, że imigracyjny i wyjście z lotniska niemalże zajęło mi godzinę. Więc teraz jeszcze muszę wypłacić pieniądze z bankomatu i lecimy na kolejkę do Seulu, ponieważ lotnisko znajduje się trochę daleko od miasta. Patrzcie na to, lotnisko połączone z taką galerią. Tutaj, wow, i od razu to jest pociąg. Ale rozwiązane, ale miałem kłopot z tym, słuchajcie, ATM-em. Nic nie czekałem, jak wyciągnąć pieniądze, ale już jest okej. Powiem wam tak, jestem na tym stacji, próbowałem zapłacić za Burger Kinga gotówką, nie da się. W kasie nikt nie mówi po angielsku. Mówi do pani, że chciałbym zamówić, ale tak o mnie. Nie, także wesoło, no i czekam na jedzenie, jestem bardzo, bardzo głodny. Słuchajcie, dzisiaj na dobrą sprawę na jakichś tam jednym czy dwóch tostach, jakichś ciastkach, które wiadomo. Wstałem o godzinie 5 rano, a jest godzina już czasu tajskiego 15.30, więc nie dało się płacić kartą w samolocie. Co oni tam wpierają? Wi-Fi. O, nie mogę. Myślałem, że darmowe, a jednak nie. Pojechałem, słuchajcie, jest tak zimno, że ledwo trzymam telefon w rękach. On do przejścia jeszcze jakieś 10-12 minut. Umówiony jestem z koleżanką dzisiaj, ale powiem wam, nie wiem, co z tego wyniknie, bo nie czuję się najlepiej, czuję się bardzo słabo, zmęczony, jest zimno, organizm chyba ma lekki szok, jeżeli chodzi o temperatury z 40, słuchajcie, strzelam teraz koło zera. Pierwszy raz widzę, to są pasy normalnie i pasy na skos. Nie widziałem takich czarów jeszcze nigdy w życiu. Moi drodzy, patrzcie, to jest moja znajoma. Hej. I to słuchajcie, moja karta rewoltowa, która zaginęła w akcji ostatnio. Thank you so much. Moi drodzy, witam was serdecznie. Pierwszy dzień, Korea Południowa, Seul. Centrum miasta chyba, tak można powiedzieć, niedaleko świątyni. Słuchajcie, chciałem wam pokazać w ogóle, jaki tu jest klimat. Taki dzisiaj będzie odcinek. Pierwsze wrażenia w Korei Południowej, czego się spodziewałem, czego się nie spodziewałem, jak to wszystko wygląda. Jestem w hostelu, jakoś ciężko rano mi się wstawało, więc mamy dosłownie chwilę czasu, żeby przejść się, zanim słońce będzie schodziło w dół, żeby wam pokazać co nieco. Tak więc zapraszam, pokażę wam moją dzielnicę. Jak widzieliście wczoraj przyjeżdżając, zrobiło się już po prostu ciemno, zimno, a ja nie czułem się najlepiej, ponieważ był taki chyba trochę szok pogodowy, temperaturowy. Słuchajcie, jest tam z 40 stopni codziennie na no, zero niemalże. Słuchajcie, jak tu przyjechałem, zaraz się zrobiło wieczorem na minusie. To jest moja dzielnica, bardzo podobno taka klimatyczna. W tle, jak można zauważyć, wielkie wieżowce, ale ta część, z której ja tu jestem, to są takie, to są wąziutkie uliczki z takim, można powiedzieć, fajnym akcentem i klimatem tego, czego można byłoby się spodziewać właśnie po Korei Południowej, czyli takie małe, słuchajcie, budyneczki z takim dachem, który każdy z was może kojarzyć, nie wiem, czy to z anime, czy z innych jakichś, słuchajcie, azjatyckich bajek. Ja idę się przejść, zobaczyć, co tutaj mają do zaoferowania, oraz oczywiście chciałbym sobie coś zjeść. Wypadałoby coś szamać. Strzelam, że na początku pewnie na mnie będą wrażenie robiły te koreańskie napisy. Nigdy nie byłem w Korei, więc to jest taki nowy kraj i mam nadzieję, że będzie mi się podobało. Dodatkowo te akcenty, wydaje mi się, że w Japonii tego będzie zdecydowanie więcej, ale w Korei również. Przejdźmy się po deptaku po mojej w sumie okolicy. Na pewno można zauważyć to, że wszyscy prawie, słuchajcie, mają maski. W komunikacji miejskiej dosłownie wszyscy, wczoraj nie założyłem, bo to myślałem, że mnie zjedzą
wzrokiem i wychodzimy sobie na deptach, moi drodzy, Seul, Korea Południowa. Zawsze pamiętam, że mówiło się w Polsce, że Korea Południowa jest bardzo drogim krajem. Ja oczywiście chciałbym sprawdzić, czy faktycznie tak jest. I jeżeli chodzi o lot, ja tutaj doleciałem za złotych, moi drodzy, 800 chyba z Bangkoku bezpośrednim lotem AirAsia. Jeżeli chodzi o cenę hostelu, to płacę chyba około 70 zł w samiutkim centrum miasta. Zobaczcie, jakie fajne stroje tej mojej lokalnej dziewczyny. A to jest jedzenie, tylko to jest chyba wszystko na słodko. Co do cen, słuchajcie, 1 dolar amerykański na chwilę obecną to plus minus około 1300 wonów koreańskich. I co można kupić za 1300 wonów? Ja wczoraj zapłaciłem za jednorazowy przejazd metrem 1800, czyli nieco ponad 5 zł, a za pociąg, który jechał ponad godzinę z lotniska tutaj do samego centrum, słuchajcie, zapłaciłem 4800, czyli jakieś 3,5, to 4 dolary, można powiedzieć około 20 zł za ponad godzinną jazdę z lotniska. Wydaje mi się, że to normalna cena, bo z reguły to wszystko, wszystkie lotniskowe ceny są ciutkę droższe. Ile będę w Korei, moi drodzy? 9 dni planowane, aby być tutaj w kraju. Jeszcze nie mam nic sprecyzowane, mam tylko i wyłącznie... Zobaczcie, jaki gościa. Mam na razie tylko i wyłącznie 3 noce w Seulu, ale wydaje mi się, że to się trochę przedłuży, bo strzelam, że jest co tu robić. Oczywiście Seul to stolica tego kraju, zamieszkuje około 10 milionów mieszkańców, ale wcześniej, parę lat wstecz, był chyba 11 miastem, jeżeli chodzi o najczęściej odwiedzane miasta na świecie. W zasadzie 10 milionów turystów w jednym roku. Jest, słuchajcie, troszkę chłodno, ale widać, że jeżeli mielibyście jakiś problem, nie wiem, z ciuchami, to pewnie można sobie kupić. Czy to skarpetki, czy jakąś bluzę, czapkę, rękawiczki. Nie ma, można powiedzieć, tragedia. Jestem ubrany w bluzę, kurteczkę, spodnie dresowe i jest całkiem okej. Okay. A tutaj uliczny fast food. What's that? Oh, thank you so much. Okay. Zobaczcie, dostałem jakieś jedzenie od pana, nie wiem, co to jest. Bardzo miły pan. Dobra. No, mi bułeczka. Thank you. Miło z jego strony. Zatem obok tego tutaj deptaka, w którym jest bardzo dużo osób, są takie właśnie klimatyczne, wąskie uliczki z knajpami. Wszystko wygląda bardzo smacznie, niestety coś od wczoraj, słuchajcie, nie mam apetytu. Miejmy nadzieję, że się zmieni, bo zawsze wydawało mi się, że jedzenie w tym kraju jest bardzo smaczne. Po prostu chyba wczoraj już przesadziłem z ilością tego tajskiego jedzenia. Przyznać, że jest sporo turystów. No, większość to lokalni mieszkańcy. Ale ja przylatując tutaj musiałem wypełnić taki dokument, który nazywa się KITA. Tam Korean, coś tam, Traveler Entrance. No i słuchajcie, nikt mi tego nie sprawdził. Podobno to wszystko było
wcześniej bardzo skrupulatnie sprawdzane. Wjechałem, nikt mnie nawet nic nie zapytał. Dzień dobry, do widzenia. W sumie to tyle. Powiem wam tak, jeśli taka temperatura będzie jak jest w dniu dzisiejszym, czyli jakieś 10 stopni, to myślę, że będzie się tu przyjemnie zwiedzało. W słońcu czuć, że jest ciepło. Nie wiadomo jak, wiadomo, wróciłem z Tajlandii, gdzie było 35-40 stopni niemalże codziennie, ale jest, tak można powiedzieć, przyjemnie, żeby, wiecie, wyjść sobie pospacerować w tle góry. Miejmy nadzieję, że też uda się jakiś zrobić hike. Piękne budynki, widać na pewno tą nowoczesność, widać, że sporo nowych samochodów. Więc słuchajcie, moim zdaniem bardzo ładne kobiety w Korei. Ale wydaje mi się chyba, że trochę niedostępne, ponieważ jak odpaliłem moją ulubioną aplikację, czyli Tinder, no to ciężko było mieć jakiegoś mecha i wszystkie dziewczyny były daleko. Słuchajcie, serio tutaj jest fajnie, podoba mi się tutaj już. Jednak coś innego, taki reset od Azji Południowo-Wschodniej jest zawsze ważny, żeby po prostu, wiecie, cyk sobie siedzi w takiej Tajlandii, leci się na tydzień do Korei Południowej. Słuchajcie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne podejście do wszystkiego i łeb jest zresetowany, więc... Ej, fajnie, tu jest bez kitu. Ej, będzie mi się to podobało. Już czuję, że słuchajcie, kolejne dni w Korei oraz kolejne dni w Japonii będą fajne. Na pewno będę starał się wam pokazać kulturę, trochę historii, jedzenie, no i oczywiście ciekawostki. Ej, nie wiem czemu, ale podoba mi się tutaj ich poczucie humoru. Będzie spoko, mordeczki. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, co do komunikacji miejskiej, to tutaj w Seulu jest chyba kilkaset stacji metra. Jak zobaczyłem wczoraj mapę, się przeraziłem, jak wiele jest stacji i jak bardzo rozległe jest tutaj metro w Seulu, no i oczywiście w okolicach. Oczywiście jeszcze ważna kwestia, chciałem wam pokazać, jak wygląda hostel, w którym będę kolejne dni tutaj w Seulu. Taki jest widok na zewnątrz. To jest w środku 70 zł chyba mniej więcej za dobę, bukując online. Na miejscu jest 25 tysięcy, czyli chyba jakieś 80 parę, jeżeli się nie mylę, 90 zł. Oczywiście łóżko wieloosobowe. Oczywiście pokój wieloosobowy. Bardzo fajne akcenty tutaj na zewnątrz. Pokażę wam zaraz pokój. No i mordeczki, zobaczcie, znalazłem jakąś knajpeczkę, która serwuje takie... To chyba akurat chińskie jedzenie, nie jest koreańskie, ale dostałem zupkę. Na zdrówko, wariacie. Ryż, makaronik, zupka, pićko i tu jakieś pitle, tak więc... Cenowo wygląda, ono to właśnie Hongkong, słuchajcie. Wybaczcie, że pierwszy dzień nie poszedłem do koreańskiej, ale nic ze zdjęć, że tak powiem, nie wyglądało dobrze. 8000 wonów takie danie kosztuje, moi drodzy. Czyli już wam mówię, na polskie,
złotóweczki nie jest tak drogo, jakieś około chyba 7-8 dolarów. Już wam dokładnie mówię. Teraz słuchajcie, 5,77 euro, 27 zł. Nie ma tragedii. Mistrz. O, patrzcie, truskawki. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram i odlecieć sam w krainę zapomnienia. Moi drodzy, co to się wyprawia? Nie wiem, ale jest naprawdę fajnie. Długi dzień, o dziwo. A, jest godzina chyba zaraz koło 17 i jeszcze jest jasno, więc całkiem spoko, że taki mówię, delikatny spacerek, bez wariacji, żeby troszkę w głowie się oswoić z tą temperaturą, z tym wszystkim, co jest koło, ale naprawdę będzie mi się podobało. Zobaczcie, tak w Tajlandii macie street foody, takie zwykłe wózeczki, to są takie już. A na bogatości, to pani mówi, żeby pokazać, co tu jest. O, jakieś jogurty, słuchajcie, ale to tak tajski street food, ale troszkę taki już, można powiedzieć, zobaczcie, nowoczesne. Oczywiście obiecałem wam pokazać mój pokój. Jest dość mały i z reguły jak gdziekolwiek się bukuje pokoje takie, wiecie, wieloosobowe, to tych łóżek jest kilka. Czyli wiecie, nie wiem, 5 dwuosobowych, czy 6, czy 8, w zależności jakie są pokoje. Tutaj powiem wam, są tylko i wyłącznie dwa. Akurat pokój jest niemalże pusty, jest tylko jeszcze jedna osoba. Taka ciekawostka, teraz tego chyba nie czuć, ale słuchajcie, ta podłoga jest normalnie wieczorem podgrzewana, więc ogrzewanie podłogowe, ponieważ wieczorem jest ciutkę chłodno, więc tak jak mówię, jakby było za gorąco, no to klimatyzacja, no i dwa takie łóżeczka, słuchajcie. Tak to wygląda, bardzo mały pokoik, na zewnątrz jeszcze jest łazienka, więc całkiem spoko, za około, słuchajcie, 70 zł za dobę. No i myślę, że z tego miejsca mogę się, słuchajcie, pożegnać. Pierwszy dzień taki mocno rozeznaniowy, mówię, nie czułem się najlepiej, gdzieś tam miałem chyba jakieś lekkie zatrucie pokarmowe, nie będę kłamał i wiecie jak to jest, no po prostu człowiek jest, zmiana temperatury, zmiana klimatu, loty, niewyspany, słuchajcie, zmęczony organizm, gdzieś tam osłabiony i tak troszkę się to nawarstwia. Ale wszystko jest w porządku. Ostatnimi czasy gdzieś tam może gorzej było z moim zdrowiem. Nie wiem, czy to przez tą dengę, którą miałem ostatnio w Pakistanie, bo wcześniej bardzo rzadko chorowałem. Bardzo rzadko cokolwiek się działo z moim organizmem. Czasami zastanawiałem się, ile razy ja byłem chory w ciągu roku. Czasami wychodziło, że jestem, nie wiem, raz może gdzieś tam lekko przeziębiony albo cokolwiek. A odkąd miałem, słuchajcie, dengę w październiku, no to jakoś tak, powiem wam, nieco mój organizm chyba częściej łapie jakieś takie drobne, nie wiem, jakieś jelitówki, czy jakieś takie zatrucia pokarmowe, czy takie, nie wiem, dwudniowe jakieś problemy. Co chciałbym wam pokazać, słuchajcie, w Korei, w Seulu? Na pewno chciałbym wam pokazać trochę miasta. Chciałbym wam pokazać, słuchajcie, Gangnam. Gangnam Style, słuchajcie. Chciałbym wam pokazać dużo tego street foodu. Chciałbym wam pokazać tych Koreańczyków. Może udałoby się z kimś porozmawiać. Usłyszałem dużo ciekawych historii od ludzi na temat Korei. Takich naprawdę bardzo fajnych ciekawostek. Pojedziemy jeszcze oczywiście w inne miasta. Ja przyleciałem do Seulu, ale wylot mam z południa, więc będziemy jechać na południe, moi drodzy. Później mówię, będzie Japonia, będzie Hongkong. Jestem mega podekscytowany tym wszystkim. W końcu się udało zajechać do regionu, który zawsze w mojej głowie był takim drogim regionem. Jak będzie naprawdę, nie wiem. Myślę, że nie jest aż tak drogi, że myślę, że wszystko jest do zrobienia, bo mówię, noclegi mniej więcej, a to nie był chyba najtańszy hostel, 70 zł za dobę, a mówię jedzeniowo, a tu mam przesiadanie w cenie, więc później jeszcze jakieś takie dwa posiłki, słuchajcie, za około 25-30 zł idzie zjeść. Więc taki budżet 150 zł, no 200 gdzieś tam z jakimiś wejściówkami na dzień, myślę, że można spokojnie ogarnąć. Dajcie znać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć w Korei, czy macie, wy może macie jakieś, wiecie, w głowie więcej ciekawych informacji,
na dany temat i chcielibyście, żeby zrobić o tym obszerniejszy materiał. Więc może się uda coś tam wyczarować. A jeszcze miałem wam pokazać pieniądze. Kompletnie zapomniałem, słuchajcie. To są koreańskie, słuchajcie, wony. Miałem wam je pokazać od razu, jak je wypłaciłem z bankomatu, ale byłem zakręcony. To jest 5000. To jest 1000, tak jak mówiłem. 1300 to jest $1, słuchajcie. Za to, no, prawie puszkę coli można kupić. I to tyle. Uciekam. Bawcie się dobrze, moi drodzy. Pozdrawiam was serdecznie. Seul, Korea Południowa, gdzieś tam siły witalne wracają. Pozdrawiam was serdecznie. Bawcie się dobrze przy moich vlogach. Do zobaczenia, hej.